Hej! O, już jesteście. O, nigdy bym tego nie zauważył, gdyby nie to, że się światełko świeci u górze. U górze. O górze reklamy. Reklamy w dupie jeża. Mój Boże, tyle już nie gadałem, że mi się trochę już słowa plączą. I mój język też się zaplątał w tyłku. Ciekawy czyim. Fuj, obrzydliwe. No cóż, witajcie ludzie. W tym odcinku będziemy... Najpierw może opowiem, co takiego w ogóle tutaj zrobiłem. Cóż. 24 poziom. Kiedy ostatnio nagrywaliśmy, miałem trochę mniej. Oraz 40 punktów nauki. Oraz też ogólnie atrybuty różnie... Zupełnie w inny sposób rozdzielone. Na przykład w ogóle łuków się nie nauczyłem tutaj. Za to mam nauczoną broń dwuręczną. To chyba już nawet miałem, kiedy poszedłem na smoga. Ale dobra, w każdym razie. Musiałem całą grę, albo no może nie całą, od drugiego rozdziału jakoś tak musiałem grę przechodzić od nowa. Przez odcinek 39, kiedy tam sobie przywołałem Rockefellera i tam go pobiłem i w ogóle. To, że się bawiłem z Rockefellerem sprawiło, że miałem umiejętności, których się nie nauczyłem. Na przykład w alchemii wszystko i jeszcze tutaj w tworzeniu run wszystkiego. W kowalstwie, w alchemii, no i w tym, w zbieraniu trofeów miałem też wszystko, czego się nie nauczyłem. I to spowodowało też to, że gra mi się tutaj ogólnie zepsuła i z lodowym smokiem nie mogłem sobie w ogóle pogadać, nie wiadomo dlaczego. I musiałem dlatego nagrać wszystko od nowa i pomyślałem sobie, no, znaczy przejść wszystko od nowa i nagrać wszystko od nowa od momentu bagiennego smoka, pomyślałem sobie, że nagram wszystko od nowa. Normalnie mogłem też zacząć od razu po czerwonym, po ognistym smoku, ale pomyślałem sobie, że nie od bagiennego zaczniemy, bo te odcinki tak były słabe. W każdym razie, trochę tutaj więcej pozabiłem potworków. Myślę, że zrobiłem wszystkie questy tak samo, jak robiłem je podczas przechodzenia gry na Zagrajmy. Może coś zapomniałem, ale na pewno nie zrobiłem czegoś więcej. Jedyne, co zrobiłem więcej, to zabijanie trochę więcej potworów, trochę więcej orków powybijałem, tak dla zabawy sobie tutaj, jak się nudziłem i... No i atrybuty inaczej rozdałem, to chyba jest wszystko, co się różni. Mamy 40 punktów nauki, to wszystko pójdzie w broń dwuręczną. Aha, no właśnie. I jeszcze mam tutaj... Gdzie to było? Na dole. Bronie też... Może nie wszystko zbierałem tak samo, ale... Zachowałem sobie parę rzeczy, na przykład tutaj dwie gobliny jagody sobie zachowałem i jeden smoczy korzeń. Na zrobienie eliksirów, dwóch eliksirów zręczności i jednego eliksiru siły. Tak jak mi to powiedziano, tylko gdzie ja się mam tego nauczyć, chyba u Sagity. A zobaczymy jeszcze. A może u tego, u naszego przyjaciela, jak on się nazywał? Ten. Taki dziwny kolo. Ten od zaklęcia zapomnienia. Dobrze, to by było jak na razie na tyle z gadania. A, miałem się jeszcze przywitać. Po japońsku. Mam taki zakład tutaj, że po japońsku muszę się przywitać. Jeżeli dobrze to wyjdzie, to jakoś tam... No dobra, obojętnie, coś tam wygram. Ale i tak to nie wyjdzie dobrze, więc... Parę przywitań. Ohayo, minasan. Albo... Konnichiwa. Albo... To było jeszcze takie coś. Oyasu minasai. Mina! Minasan! Full Metal Alchemiste. Rozengan. Albo Shidori. Co tam było jeszcze? Shalingan. Shalingan. Albo jak wy to lubicie, Zazake Uchiha. Albo jak to było? Sasuke Uchiha. Uchiha. Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke. Sasuke. Jak mi to przy moim let's playu z Naruto cały czas napierdalaliście, że to się nie wymawia tak! Akatsuki też nie wymawia Akatsuki, tylko Akatsuki! No co ja kurwa, Japończyk? Nie rozumiem w ogóle, czemu... Jak Japończyk tak mówi, to brzmi to oczywiście lepiej, ale jak Polak wypowiada te słowa jak Japończyk, to brzmi to tak zjebanie, no chyba, że gada z Japończykiem. Serio. Jedynie Japończyk potrafi poprawnie gadać po japońsku. Jeżeli Polak mi tutaj mówi, że coś tam źle... Dobra, chyba, że studiuje to albo się na tym zna, no cóż. Ale jeżeli ktoś mi mówi, że imię wypowiadam źle, bo mówię, wymawiam zamiast s, z, to może mnie w dupę pocałować, szczerze. Dobrze. Chyba przegrałem, chyba będę musiał zrobić cały let's play, gdzie będę śpiewał. Bo to była stawka przegranej. No dobrze, no to byłoby na tyle, taki wstęp po przerwie tygodniowej od Gotika. Przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o przesyłanie. I dla was chyba też. Chociaż może prześlę ten odcinek wcześniej, zobaczymy. Geralt, on może nas nauczyć walki bronią dwuręczną. Zaczynajmy. Zaczynajmy. I u niego możemy, nie wiem dlaczego tak jest, ale możemy zawsze uczyć się za 5 punktów. Wykorzystajmy tą szansę. Zobaczymy. Jak najwięcej.
Dzisiaj pójdziemy też, panie i panowie, do fortecy kamiennej. Nie mogę cię nauczyć. Jesteś za dobry. O, jestem za dobry! Przewyższyłem mojego nauczyciela. Jesteś bardzo dobry. Niczego już się nie mogę nauczyć. O, to jak u Rocky Balboa. Nikt mnie już niczego nie nauczy. Oprócz przeciwnika mojego własnego. A, mistrz, trzymamy teraz broń już najlepiej. Możemy teraz machać naszą bronią najlepiej, jak można się nauczyć tej grze. Co prawda możemy jeszcze parę procentów dać tutaj w mistrza, to wtedy będziemy mieli szansę na więcej krytyków czy coś takiego. Możecie mnie poprawić, jak to było. Myślę, że jeszcze pójdziemy tam do 80. Lord Hagen, sam Lord Hagen ma tylko 80%, ale na wszystkim. Na łukach, na kuszach, wszędzie. A Lord Hagen chyba jest nawet najsilniejszą osobą w całej grze. Tak mi się wydaje. Jest ktoś silniejszy od Lorda Hagena w zwykłym Gothicu 2? Jeżeli chodzi o samą postać i atrybuty, które ma, i siłę, i umiejętności? Kto mógłby być od niego silniejszy? Xardas? Xardas to raczej w magii i tak dalej. Czarodzieje to tak bardziej w magii. Nie. Kto mógłby być silniejszy od Lorda Hagena? Lee? No możliwe, że Lee jest na jego poziomie, jest na poziomie Lorda Hagena. To jest całkiem możliwe. W każdym razie. 10 punktów jeszcze mamy. Jeszcze pomyślimy, w co je rozdać. Jak na razie nie potrzebujemy niczego więcej. Więc zachowajmy te punkty i pójdziemy sobie później je rozdać. Jeśli na razie je zatrzymajmy. 24 poziom. I niedługo 25. Ale mamy jeszcze, jak pamiętacie, zakończyłem co prawda gdzieś tam na górze Hoszpaka w poprzednim odcinku. Ale przez to mamy też dwa zadania do oddania. Między innymi miecz Feroza. Znalazłem twój miecz. Dokładnie tak jak dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Jak większość postaci w tej grze. Pokażę ci kilka sztuczek, dzięki którym będziesz mógł lepiej wykorzystać swą siłę i zręczność podczas pojedynku. Swoją drogą. Pokaż mi, jak mogę udoskonalić swoje umiejętności. Dobry wojownik musi umieć przekazać broni część swojej energii. No, te dialogi. Swoją drogą? Nie mogę cię już niczego nauczyć. Słyszę, jesteś za dobry. U niego wynosi 70. Limit u niego wynosi 70. Ale co z limitem? No, znaczy limit w grze ogólnie, jeżeli chodzi o siłę, jest 100. Przynajmniej w Gothicu 2 normalnym. Tutaj limit wynosi 100, siły i zręczności. Many chyba też, chociaż to mogę się mylić. Siły i zręczności. Ja mam 100, ale tylko przez itemy. Tylko przez itemy, które dają mi siłę. Gdzie tutaj one były? Pierścień siły i amulet. Czyli będę miał 80 teraz. 85. Nie umiem liczyć. A dzisiaj test matmy miałem. Ciekawe, czy dostanę jakąś dobrą ocenę. I tak przy okazji taka informacja, nie możemy przy tej zbroi nosić dwóch pierścieni. Pierścień mocy. Chyba, że ją zdejmiemy. Nie, to przez broń czy przez miecz? Całkiem możliwe, że przez miecz. No to zdejmę miecz. Pewnie przez miecz, bo jest dwuręczny. Bo to okaleczy sobie biedny pierścień. Nie? To fuk. Cek, zdejmę wszystko. Wiem, że jak wszystko zdejmę, to będę mógł ubrać dwa pierścienie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chwila, co tu się odwala? Przecież przedwczoraj dopiero grałem. I to działało. Łuk. No, teraz mam wszystko zdjęte i teraz oczywiście. Pup. No, działa. Ha. Tutaj pierścień magii i pierścień siły. Co mnie dziwi, nie ma tego fajnego pierścienia, który dodawał mi miliardy atrybutów do wszystkiego. Nie wiem, gdzie mogę go dostać. Zapomniałem, gdzie go dostałem. Będę musiał to jeszcze sprawdzić, bo chyba zapomniałem zadania z tym pierścieniem. Chyba, że gdzieś jest. Będę musiał zobaczyć, co to za pierścień i później gdzieś tam na Google'ach, internetach, znaczy się, poszukać tego Gunwa. No dobrze. Gdzie tutaj był mój łuczek? Się gubię teraz cały czas. Ludzie, to jest taki odcinek po przerwie nagrywania. Dla mnie. A ta przerwa wynosiła trochę dłużej, no przynajmniej dla mnie dłużej niż dla was. Więc wybaczcie, ten odcinek jest taki trochę początkujący. Wszystko początkujący, wszystko ma rozpocząć. Dzisiaj ruszymy też już do kamiennej fortecy, a dopiero w następnym zabierzemy się za smoka. I od następnego odcinka dopiero taki prawdziwy, czysty rozpierdol się zacznie. Ale dzisiaj już będzie trochę akcji, dzisiaj już trochę będzie tam, będziemy podbijali fortecę, więc... Hello? Orik, to ty miałeś dla mnie zadanie z Hoszpakiem, tak? Hoszpak nie żyje! Hoszpak nie żyje. Wspaniale! To powinno zasiać zamęt wśród orków. Może mimo wszystko jest jeszcze dla nas nadzieja. Mam nadzieję, że to wydarzenie pozwoli nam nadrobić straty ostatniego tygodnia.
Oby, oby. Potrzebuję wieści o smokach. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Chociaż je mam. W tej chwili nie mam dla ciebie żadnych informacji. A chcesz wryj? Potrafię teraz mnie trzymać w inny sposób. Dobra decyzja. Chciałem już powiedzieć, że Oryk w ogóle nie da się tutaj... jakby to nazwać. Oryk nie da się tutaj w ogóle sobie zaimponować, ale to reszta Percival już... Chowaj to, wyciągnij tę cholerną broń. Chowaj tam broń, bo ci przypierdzielę. No tak, to chyba tutaj z zamku mamy już wszystkie zadania. Jeżeli chodzi o zadania poboczne, to... Jan, to z Janem zrobiliśmy, tutaj to zrobiliśmy, tamto zrobiliśmy. Jeszcze chyba tylko został nam nasz stary, dobry przyjaciel zadań pobocznych, Angar. I jego amulet. No i kradzież. I sekstans, ale no sekstans znajdziemy tutaj u jednego ze smoków. Kradzież. To był chyba on. Kerdolat. Jego mieszek znaleźliśmy tutaj przy kopalni, przy kuźni. Pogadajmy na ten temat. A, chyba znalazłem twoją sakiewkę. Chyba znalazłem twoją sakiewkę. Co? Gdzie? Co za bydlak to zrobił? Ja. Może oni też nie podejrzewają mnie. To trochę mnie dziwi. Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie ze mnie stroisz? To byłeś ty, przyznaj się. O. Pocałuj mnie w dupę. Oduczę cię okradać przyzwoitych ludzi. Przestać natychmiast! Co ty ode mnie chcesz? Co on ode mnie chce? Ja z Kerolotem się tu biję. Przestań! Natychmiast! La la la! Przestań! Natychmiast! O, on był niewinny. Może teraz się uspokoją. Kerolot, chodź, stawaj. Boże. Hej, ty! Już nie wiem, w co mam wierzyć. Spokojnie. Odzyskałeś przecież swoją sakiewkę, prawda? Nie prowokuj mnie, chłopcze. Zmiadaj stąd. Chcę moje znaleźne za sakiewkę. Możesz dostać w szczękę. Nie, to już nic. Teraz wej. Chcesz wrej, kurde? Nie przestawaj. Chodź tu. A tak. Paruj, paruj! Z łuku ci strzelę. Nie przestawaj. Pup! Pojedynki na łuki. Tylko muszę uważać, żeby ostatni atak zadać mu trochę inaczej. Nie przestawaj! Jeszcze cię dorwę! Paruj, paruj! Cholera, to bolało! B, bo zaraz zginę. Paruj, paruj! Ty się uspokój, do cholery jasnej! Ej! Uważaj! Mop! Niech to będzie dla no i dobrze. Spokojny, kurde, co to za debile tutaj. Skurzona torba Kerolda. No zobaczymy, jak to teraz zadzie. Wiem, ludzie, wiem. Mój miecz leży tam gdzieś. Nawet tego nie zauważyłem. Gdzie on mógłby leżeć? Miecz tu... Smocza zguba. Prawie go zapomniał. No ludzie, mówiłem, to taki trochę... Taki roboczy trochę odcinek. Moja głowa. Nie wiadomo, co tutaj robić. Ej, nie. Ej, Bezi, co ty do cholery robisz? Muszę ich teraz wszystkich ożywić, bo mnie zaatakowali. Nie powinno tak być, że mnie zaatakowali. Nie wiem, czy to błąd gry. W końcu to był pojedynek. To był pojedynek dwóch mężczyzn, facetów, ludzi. Zamknij ryj. Nie jesteś wcale taki głupi. Ej, Kerold, mam twoją... Tu. Mam twoją... No, sakiewkę. Chcę moje znaleźć. Możesz... Okej. Przestać natychmiast! Że niby co? Odłóż broń! Przestaniecie w końcu? Teraz! No to jeszcze raz. Niech to będzie dla niego nauczka. Każdy będzie mnie teraz atakował. Nie. Tandor! Przestań! Tandor, jest nieśmiertelny? Dobra! Tu. To wszystko jeszcze raz. Wszystko jeszcze raz. Mój Boże. Zobaczymy się za chwilę. Teraz my. Paruj! To musiało boleć! Wyczytałem grę i oni wszyscy mnie atakują. What the fuck? No, przynajmniej masz jakieś złoto. Ty jeszcze raz! Co to przed chwilą było? Oddałem te dwa questy tak samo jak w poprzednim odcinku. Tak samo jak na początku tego odcinka. Poszedłem do Kerolda i od razu mnie wszyscy zaatakowali, mimo że wczytałem. The fuck? Dobra, jeszcze raz, masz... A, nie nauczyłem się broni dwuręcznej jeszcze. No to dawaj. Pup! Zapierdziel. Prawie bym zapomniał o tym, gdybym... No kurczę, muszę zapisywać grę.
Bo nie... Bo inaczej... Nie mogę... Bo inaczej trochę głupio wyjdzie. Mam twoją sakiewkę, yo! I co teraz tutaj wybiorę? Leżała tam obok kuźni. Leżała tam, obok kuźni. Gdzie? Koło kuźni? Musiała tam wypaść z kieszeni łowcy smoków. Nie mów, że było inaczej. Było inaczej. Skąd mam wiedzieć? Żarty sobie ze mnie stroisz? Be. Podejrzewam jednego z łowców smoków. Wiedziałem. Nigdy nie powinni byli wpuszczać takiego śmiecia do zamku. To będzie dobre. Idzie po prostu zaatakować sobie Jana. Nie powiedziałem nawet którego. Kto wygra? Kto wygra? Zapiszę teraz. Muszę trochę osłabić Karolda. Tak trzymaj. Dawaj, dawaj. Nie pozwól na to. Lubię Jana, więc muszę go osłabić Karolda. Nie próbuj tego jeszcze. No i teraz mi nikt nie robi nic, o dziwo. Wezmę sobie sakiewkę teraz jeszcze raz. Pup. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. No, prawdziwy bohater, prawda? A teraz ucieka jak prawdziwy złodziej. Idę sobie kupić coś, idę piwo sobie postawić. Tfu, gdzie on leci? Wesoły, że wygrał sobie, będzie biegał teraz w kółko. Yeah! Idę do knajpy na dziwki, ja pierdziele. O nie, wstał, ukrywam się teraz. Chwila. No, cześć. Chcę moje znaleźne za sakiewkę. Możesz dostać w szczękę. O, punkty oświadczenia. No tutaj nikt tego nie zobaczył, czy co? The fuck? The fuck? A co jest w sakiewce Karolda? Pokażcie mi, no co tutaj takiego jest. O, tfuk. Jakież to zabawne, że gra mnie tak pięknie wita po takiej długiej przerwie. Tutaj różnymi błędami, zabijaniem mnie i tutaj jeszcze wywalaniem na pulpit. Co takiego jest w mieszku Karolda? Chciałem powiedzieć, tutaj chyba ostatnio zakończyliśmy, nie jestem pewny. Sakiewka Olafa? No tak, tutaj też tak wielu sakiewek w ogóle nie otwierałem. Wkurzana torba Karolda. 300 sztuk złota, nie. No możecie zauważyć też, że złota mam mniej. Ostatnio miałem chyba około 14 tysięcy. Teraz 11, no bo nie zbierałem wszystkiego, ale może się opłaci. No nie sprzedawałem też wszystkiego, to też jest chyba powodem. No to został tylko jeszcze amulet Angara i po tym będziemy mieli wszystko tutaj załatwione. Jest jeszcze jedno zadanie, które jest ukryte tutaj w Górniczej Dolinie, które pamiętam. Jeżeli pamiętacie jakieś inne zadania, których ja nie pamiętam, no nie wiem, czy możecie je napisać w komentarze. Tym razem tak, bo tym razem nie nagrywam na zapas. Tym razem ten odcinek pojawi się jutro i pomiędzy jutrem a sobotą nie będę nagrywał. Możliwe, że w weekend też nie będę nagrywał, bo zawsze wygląda to u mnie tak ostatnio, że nagrywam w weekendy, bo tylko wtedy mogę nagrywać, tylko wtedy jest spokój. Bardzo rzadko w tygodniu też mogę nagrywać, bo jak późno wracam, to się już to nie udaje. No właśnie. Ale dzisiaj taki dzień był akurat, że wróciłem, bo tam autobus dzisiaj trochę wcześniej przyjechał i tak dalej. I mogłem tutaj... Uwalnałem teraz w pop filter. I mogłem sobie trochę wcześniej wrócić i miałem... Też nie byłem taki zmęczony i mogłem nagrywać. Tym bardziej, że jestem zadowolony, bo matmę napisałem. No i jak dzisiaj napiszecie coś, to się przyda. Bo zazwyczaj to jak nagrywam w weekend, to nagrywam parę odcinków na zapas, na cały tydzień albo na całe następne tygodnie, kiedy wiem, że nie będę miał czasu dużo, albo kiedy bardzo mi się chce grać. No właśnie. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj nagrywam sobie tak, tutaj. Możecie też zauważyć, że... A, tak przy okazji, tutaj idzie się do Kamiennej Fortecy. Tam ostatnio zakończyliśmy. Ostatnio nie pamiętałem gdzie, ale tak sobie, jak tutaj sobie poza nagraniem trochę chodziłem i zabiłem tych orków, których myślałem, że na nagraniu już zabiłem. Doszedłem sobie tutaj trochę dalej i pozabijałem też resztę, żeby zobaczyć sobie, a co takiego tutaj jest. Widzimy właśnie te orkowe topory. Są spowodowane, znaczy to, że one tu leżą, jest spowodowane tym, że zabiłem paru orków. Nie wszystkich. Doszedłem tutaj do mostu i wtedy pomyślałem sobie, nie. Już tutaj już do Kamiennej Fortecy się idzie, więc tutaj nie będę. Tak samo na drogach orków. Pozabijałem o wiele więcej orków niż ostatnio. Żeby wam tego już nie pokazywać, żeby droga była trochę bardziej wolna też zarazem, kiedy już to zacząłem. Srebrny pierścień. Ojojoj. Ciekawe, kto tutaj rozbił namiot, bo to chyba nie jest namiot orka. A, tutaj mamy jednego orka. A nie, tutaj zabiłem już te trzech orków, widzę właśnie. Ale tam za mostem nikogo nie zabijałem. Kamienna Forteca jest już tutaj na górze, ludziki.
Hej, stary, nie widzisz mnie? On mnie naprawdę nie widzi. Co jeżeli zrobię tak? Nikogo tu nie ma! Dobra, starczy tej zabawy! I mamy orka na dwa hity. Uroki, nauki, walki. Nini. Aha, no właśnie też. Jeszcze i kolejna rzecz, która była tak jakby spowodowana zbugowaniem przeze mnie gry. Nie mogłem zbierać łusek smoków. Mogłem zabrać serce, ale nie mogłem zbierać łusek. Teraz się tego nauczyłem. Można było się tego normalnie nauczyć chyba u Beefa, albo u reszty łowców smoków można się było tego nauczyć. Zabieranie płyt z pancerza smoka. Gdzie ja to teraz mam? Cholera. Gdzie jesteście, pancerze? Każdy smok daje 12. I właśnie one są potrzebne do kolejnych... do dwóch następnych najlepszych zbroi. Do średniej zbroi łowcy smoków i do silnej zbroi... ciężkiej zbroi łowcy smoków. Na pierwszą potrzebujemy 12, a na drugą chyba 30. Nie wiem, gdzie je teraz mam, ale wiem, że je mam. Chcę wam je pokazać. Mam tu jeszcze parę rogów cieniostwora dla Bastera. No gdzie to do cholery jest? Kurwa! Węgiel! Ha. No, płyty pancerza pełzaczy, to... No... Skóra wilka? Skóra warga? Nie. Where are you? The fuck? Okej, ludziki, fail za failem w tym odcinku. Teraz mam już wszystko w ekwipunku. Okazało się, że wpisałem nie ten save state, który przy okazji był zbugowany, bo wrogowie mnie nie widzieli. Wszyscy wrogowie, którzy byli potworami albo orkami, mnie ignorowali. To trochę zabawne, ale teraz wszystko naprawione. Mam teraz też trochę... O jeden poziom wyższy level. Nie, o jeden poziom wyższy poziom. Mam jeden poziom wyżej. Tutaj właśnie za jednego smoka dostajemy 12 łusek. Dodatkowo jeszcze smocza krew i tak dalej. Smocze serce błotnego smoka, no tak. Co do serca, powinienem naładować nim oko i nosa, ale... W kamiennej fortecy jest jeszcze i... stuła chemiczny, więc będzie można to jeszcze zrobić. No właśnie, na średnią zbroję potrzeba 20, czyli po dwóch smokach będziemy mogli zrobić sobie nową zbroję. Średnią zbroję smoczego łowcy. A jak zabijemy dwóch pozostałych, będziemy mogli zakupić sobie wtedy jeszcze tą najlepszą. Do tego chyba trzeba 30. Chociaż może 25, tak mi się wydaje. Bo skoro za dwóch dostaniemy... za dwa smoki dostaniemy 12, to będziemy mieli 24. Plus te 4, które jeszcze zostaną, to będzie 28. Możliwe, że 28 będziemy potrzebowali. What the fuck? Tutaj teraz mi jeszcze... coś się drukuje. Albo jakiś fax. What the fuck is going on? No w każdym razie teraz wrogowie mnie widzą. I możemy zaczynać. Pamiętacie to miejsce, ludziki? No. Tutaj był ukryty jeden kamień ogniskujący w gotiku jedynce. Co ci orkowie robią do cholery? A mogą jeszcze wejść sobie. A ten co? Pływać idzie? A, umyć się trzeba, bo... orkowie takiego stracha mają przede mną, że nawet idą się myć. Ale czy te statuły tutaj były już w gotiku jedynce? Bo nie pamiętam dokładnie. O kurde, nie! Tu jest jakiś cholerny pasjans. Tak będę ich nazywał. To jest wróżbita Maciej, nie! Wróżbita Maciej! Cholera jasna. Teraz ci orkowie tak szybko padają, że możemy z łatwością pobawić się z pięcioma naraz, czy ilu ich tu będzie. O, srebrny kielich. O, jak tam z elitą? Elita jest oczywiście nieco silniejszy. Ale jak będę tutaj cały czas unikał, to może być całkiem ładnie i wyjść nawet bez dostania jakichkolwiek obrażeń. No, widzicie ludzie. Jak ja przechodziłem kiedyś gotika, to kiedy przechodziłem za pierwszymi razami... co? Za daleko? What the fuck? Kiedy przechodziłem gotika za pierwszymi razami, to zawsze szedłem tylko w siłę i w ogóle nie uczyłem się walki bronią jednoręczną i dwuręczną i obojętnie. Co tam było jeszcze? I się dziwiłem, że wrogowie mnie niszczą. Jak ja przeszedłem tyle razy grę bez w ogóle uczenia się procentów? Bez uczenia się mistrza i wojownika w którejkolwiek z broni? Nie rozumiem tego. Czy w ogóle wtedy przechodziłem grę? Jestem pewny, że przechodziłem grę w ten sposób. Jestem pewny, że to robiłem. Jak mi się udawało? Przez czystą siłę, czy przez zapisywanie i wczytywanie? Albo magią. No magią to już to innego, tam tą manę trzeba było iść. No ale widzicie, jeszcze dużo ludzi też nie będą nam groźni. Czy ja tutaj wrócę? Czy ja tutaj wrócę później? A mam go zabić? Zabiję go. Skacz! W górę! 1, 2, 3! On też chce tańczyć. Bo ja tańczyć chcę. Może nauczysz mnie, jak to opie się.
Oddychać nie mogę, yo. No, mogę tutaj wypłynąć normalnie stąd, prawda? Nie, to wodospad. Normalnie tędy bym się wydostał, tutaj w tym kierunku, gdybym płynął, dostałbym się do... na bagna dostałbym się do... obozu sekty. Ale tam już nic nie ma. Tam nawet pójść się nie da. Bo palisada jest tutaj i tam jakiś głaz i w ogóle pusta przestrzeń. Bardzo mnie to smuci, że w Gothiku 2 mojego ulubionego obozu nie można odwiedzić. W sumie to kiedyś nowy obóz był moim ulubionym obozem. Ale teraz muszę powiedzieć, że to stary obóz był najfajniej zbudowany z tymi wszystkimi. No był największy, tam było najwięcej. Najwięcej postaci takich ciekawych, najwięcej tego, co się tam działo. Najwięcej tak najładniej rozbudowany, jak takie centrum. A obóz świrów był taki... O, ten klimat, te bagna i ogólnie, to mi się teraz podoba. I właśnie obóz świrów, obóz sekty. Ściśniącego mi się bardzo podoba. Co to było? Co to była teraz za animacja? What the fuck? Kto mnie teraz zauważy? A, za mną też byli orkowie, nie zauważyłem. No widzicie, to jest dowód na to, że jeszcze mnie tu nie było. Brr. Kurde, co tu się dzieje? Mój Boże, chodź tu. Trzech mnie atakuje naraz, to też może być niebezpieczne, jak nie będę uważał. Pomocy mamusiu, nie. No w plecy bym teraz ciachnął. Parę batów. Za nadużywanie narkotyków. Ciachu i postrachu. Nie muszę z nich nic zbierać w sumie. Chociaż tutaj trochę tego, trochę złota zawsze się przyda, prawda? Tym bardziej, że... No w sumie mam teraz trochę więcej nawet. Kiedy wczytałem inny zapis, jak ja mogłem pomylić zapisy? Ile failów w jednym odcinku? I mamy pewnie już 25 minut tutaj. Ale możemy jeszcze trochę tutaj przynajmniej dojść do głównej górnej fortecy. Ale właśnie dobrze wiedzieć, że... Można tutaj sobie tak... Że można sobie poradzić teraz z tymi orkami lepiej. Tak samo z jaszczuro ludźmi. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę na to. Po raz pierwszy chyba widzę taką roślinę tutaj, znaczy w tym let's playu. Z którego roku jest Gothic i jak ładnie to wygląda. W Gothiku 3 rośliny, które się zbiera, będą właśnie miały taką wielkość. Jeżeli chodzi o powód, dlaczego w Gothiku 3 rośliny są takie duże, a tutaj takie małe, dlaczego ta różnica była jest taka wielka między Gothikiem 2 a Gothikiem 3, to Piranha Bytes podaje jako powód, że w Gothiku 3 trawa jest wyższa i by roślin nie było widać, że były takie małe, dlatego zrobili je nadzwyczajnie duże. Żeby wystawały spod traw. Nie tak jak Gimli. O, przydałoby się teraz tutaj trochę eliksirów się uleczyć albo coś takiego. O, może się uda jeszcze. No nie. Shit. Przez to, że nie mam mojego pięknego pierścienia, to oni mi mogą coś zrobić. Znaczy się, ogień mi coś robi. Ciachu i po strachu napijmy się za zdrowie kompanów. A ty co? Napij się tego mocnego. Ej, to było to jest dobre. Atakuj. Pum. No właśnie tak. Użyłem właśnie, albo pokazałem wam triku, glitcha w Gothiku 2. Kiedy użyjecie jakiegoś eliksiru, albo jedzenia, albo cokolwiek, co możecie tam jeść i marnuje się wtedy. I w tym samym czasie wróg was zaatakuje, kiedy wy to pijecie, to efekt zostaje, a wy i tak... Macie ten eliksir jeszcze do kolejnego użytku. To jest właśnie fajne, to mi się zawsze podobało, że można coś tak wykorzystać z te błędy gry. Przy eliksirze szybkości zazwyczaj mi się to robiło. No i coś się długo potrzebowałem teraz na tą jaszczurkę. Obrzydliwe stwory. Na szczęście w górnej fortecy nie będzie tyle stworków tego pokroju, ale za to będzie więcej innych stworków wkurzających. Patrzcie, kiedyś mogłem tutaj zabrać język, a teraz kiedy przywróciłem grę do normalizmu, do normalności, nie mogę tego już zrobić. A, to jest ciekawe. Ogólnie tutaj jest jeden koleś, z którym powinien pogadać już w drugim rozdziale, by dostać fajną zbroję spełzaczy. Dokładnie taką samą, jaką ona tutaj na sobie. Tą zbroję mogliśmy sobie dostać, gdybyśmy poszli najpierw tutaj do niego, zapytali go tą zbroję i później on by nam powiedział, że wilk robi takie zbroje, ten najemnik. Poszlibyśmy do wilka, on by nam taką zbroję zrobił. Miałem nawet pancerze, nawet nauczyłem się zbierania pancerzy, spełzaczy na to. No cóż. Ta zbroja teraz już nie jest taka silna, mogę wam to nawet nie będę używał kodów teraz. Ale jest, jest ona o wiele słabsza od naszej aktualnej. A tym bardziej, że już chyba w następnym odcinku będziemy mieli lepszą zbroję. No to nie trzeba tego w ogóle tutaj obmawiać. Powiedzmy tak, nie trzeba tego w ogóle obmawiać. Spostrzegawczy z was zauważyli już, że tutaj z tyłu jest jeszcze koleś jakiś. Gorn, co ty tu robisz? Ktoś mi napisał w komentarzach, że Gorn co zdrajca, jest Sylwiem i tak dalej. Nie, Gorn tutaj przyszedł tylko z grupą Sylwia, by dostać nową zbroję i tak dalej, to wykorzystać.
wykorzystał to, że oni już tutaj szli. I poszedł sobie z nimi. To jest chyba średnia zbroja łowcy smoków. Średnia zbroja łowcy smoków. Ta silna wygląda nieco inaczej. Dlaczego mam kody włączone? No tak, bo tutaj się dostałem. 42, właśnie coś mnie to dziwiło, he? Dlaczego mam kody włączone? Hey, what was the question? Bo chciałem się tutaj szybko dostać do tego mostu przed chwilą, no tak. A więc tutaj się schowałeś, stary, co ty tu robisz do cholery? A więc tutaj się schowałeś. Ty też nie dasz się tak łatwo zabić, co? Jasny. A co z orkami? On chce właśnie obserwować orków. Obserwuję ich od dłuższego czasu. Za tą palisadą musi się kryć coś ważnego. Myślę, że trzymają tam swoje główne siły. Myślisz, że jest ich tam jeszcze więcej niż tutaj? Nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia przewrócili tę swoją palisadę i zalali nas jak powódź. Nie podoba mi się to. Gdyby rzeczywiście ruszyli do ataku, będę musiał ostrzec Lee. On i tak chce się wynieść z tej wyspy, a w obecnej sytuacji to chyba niezły pomysł. Obserwuję sobie palisady, mimo że tam nic nie ma. No cóż, moglibyśmy to powiedzieć, ale my sami tego w aktualnym momencie nie wiemy. Albo bohater się go nigdy nie dowie, albo nie będzie miał takiej opcji dialogowej. Swoją drogą, jak orkowi mają się dostać z górniczej doliny tutaj do Korinis, skoro przejście jest takie wąskie? No dobra, obojętnie. Znalazłeś coś ciekawego? O, to fajnie wygląda tak w nocy. Myślę, że coś dzieje się w starych ruinach w górach. W nocy widać tam dziwne światła i słychać jakieś wrzaski. Oj. Ale naprawdę, to wygląda tutaj bardzo, bardzo fajnie. To niebieskie niebo i ta rozmowa i ta muzyka. Może Lester? He? Z Lesterem? Może Lester wrócił na swoje śmieci? Raczej nie. O ile wiem, Lester już tam nie mieszka. Lester tam nigdy nie mieszkał tak długo. On był tam tylko przez, kurczę, jeden dzień, coś tam sprawdzał? Czy może on tam później cały czas mie... Okej, dobra. Tego też jeszcze nie wiedziałem. Myślisz, że to sprawka smoka? Bardzo możliwe. Tamten płaskowyż jest lepiej strzeżony niż królewski skarbiec, a koniec końców to jedyna droga do fortecy. Jakby mało było samych smoków, kręci się tam mnóstwo innego plugastwa. Jaszczuroludzie? O czym mówisz? Nie przyjrzałem im się jeszcze dokładniej, ale czymkolwiek są. Chodzą wyprostowane i mają łuskowatą skórę. Skaczą po skałach jak stado zębaczy w pościgu za ofiarą. Słyszałem parę razy, jak węszyły po okolicy. Myślę, że zajęły całą wyżynę. Pomożesz mi dostać się do fortecy? Sam nie wiem. Boję się spuścić orków z oka choćby na chwilę. Nie przesadzasz przypadkiem? Może, ale nigdy sobie nie wybaczę, gdybym nie zdążył ostrzec pozostałych. Chociaż z drugiej strony... A co mi tam? W końcu po co tu jestem? W porządku. Pomogę ci przebić się do fortecy. Trochę ruchu mi nie zaszkodzi. Zresztą i tak chciałem się lepiej przyjrzeć tym dziwnym bestiom. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Kochaniutki Gornek. Możemy ruszać. Jak za dawnych czasów, co? Ale coś sobie wyjaśnijmy. To moja bitwa. Tym razem to ja idę z przodu. Nawiązanie do tego, jak podbijaliśmy w Gothicu 1 ten klasztor mnichów albo ruiny klasztoru? No dobrze. Czekaj, tutaj zapiszę sobie jeszcze, by zrobić miniaturkę. Fajną przy tym kolorze nieba. No okej, to możemy od razu wyciągnąć broń nawet. Tu była chyba gdzieś goblinia jagoda. Pamiętam dobrze. What's going on? A już zaczyna strzelać. To mnie kręci. Ty niby idziesz przodem, ale to ja pójdę przodełem. Ja chcę też paru zarąbać. Shiroidu. No chodź, parszywa bestia. Że niby ja? No, ludziki. To mamy pomoc. Przy pierwszych smokach mamy jeszcze pomoc. Od Gorna, a po raz od innych łowców smoków. To całkiem przydatne. Chodźcie, malutkie, chodźcie. Jak cholernie mocną kuszę masz, Gorn? Albo jak cholernie mocny skill strzelania. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Tam normalnie jest jeszcze więcej jaszczurów. Nie tylko te dwa, które teraz widzimy. Ale ja tam trochę się poskradałem, już tutaj byłem. Na kodach tam sobie wskoczyłem na tą klipę i sobie zobaczyłem, a nie. To było na innym playthrough. To tutaj później wrócimy. Wydawało mi się, że na kodach tutaj byłem wcześniej. Żeby się rozejrzeć, żeby trochę pozabijać tutaj.
Ale nie, to było na moim innym zapisie. To po kiedy ej, to było w ogóle przy innym razie, kiedy grę przechodziłem. Gorn, nie umieraj! Jak raz tutaj grę przechodziłem, Gorn mi w tym miejscu umarł. To było takie wkurzające. Nic tu nie ma. Czego plądrować. Welcome to Silent Hill. Kurde, wczoraj, bo ja wstaję zazwyczaj o 4:30, bo o 5:00 mam pociąg. Ostatnio, kiedy wstałem o 4:00, był tak cholernie mocny, tak cholernie mocna mgła, że nie wierzę, co to było. Cholera, jak gorzej niż Silent Hill. Naprawdę nie było widać ręki przed oczami. Ulica była tak cholernie wyrąbana. Co tu się dzieje, he? Ja pierdolę. A nie, jednak nie. Przecież przed chwilą miałem tutaj zapis. Gdzie on był? Tu. To jeszcze raz pójdziemy. To jeszcze raz pójdziemy sobie tą drogą. No Gornek, no to jeszcze raz ich zabijemy. Tylko teraz trochę bardziej uważać. Tym razem to ja pójdę przodem, to moja bitwa. Goblinia Jagoda. Plus 5 zręczności. 15 zręczności za Friko. Tylko bo ciekawi mnie, gdzie się nauczę robienia mikstur, które pozwalają mi na takie super mega mikstury. Na pewno nie u Neurasa. U kogo? Goron, jak widzieliście przed chwilą, Goron wybiega do przodu, więc nie zaszkodzi, jeżeli my też wybiegniemy do przodu, chyba że się później nie będziemy mogli uleczyć. Dawaj Gorn! Tu jest jeszcze więcej tego plugastwa. No tak, tą będziemy musieli podzielić tutaj tą fortecę ogólnie na dwie części. Gro, przestań mi się kurna la... Kur... 20 FPS... O, 15 FPS-ów, ja ci kurwa dam. Coś szmato, 10... 9... 9 FPS... Ja pierdolę. Uspokój się, Gro. Uspokój. Uspokój. Jest kurna miejsce. What the fuck? Co to było do jasnej cholery? Też mi się nie zdarzyło od lat grać na... w starą grę na tak małych cholernie FPS-ach. What the fuck? Szczerze, rzygać mi się trochę chce, kiedy to zobaczyłem. Po co ja kupuję peceta za... 1500 euro, czy ile to było? No właśnie, Wiedźmin mi się tak nie zacina, a tutaj Gothic. No Gothic czasem ma takie spady FPS-ów. Tylko mi się to zdarzyło po raz pierwszy od lat. To mnie kręci, jak ja to lubię, to mnie kręci. Nie tylko ciebie, Gornek. Ale wyciągnij swój topór, bo jeszcze tutaj trochę mamy do rozwalania. A? Trójeczka! O, jeszcze jeden przechodzi. Czwóreczka! Fałszywa jedenastka. A, Gorn jeszcze tyle życia nie straci, więc ja mogę się tutaj spokojnie sobą zająć i na siebie uważać. A jak dobrze, że dostajemy te punkty doświadczenia. Dobra, Gorn, ty się uspokój. I za chwilę ludziki możecie... być świadkami naprawdę wielkiego rozczarowania z mojej strony. Ha, łatwizna. Cóż, przyjacielu, resztą musisz zająć się sam. Spuść im cień. Ja wrócę na swój posterunek i będę dalej obserwował orków. Nie ma sprawy. Do zobaczenia. No, mam nadzieję. Dziękuję. No tak, ludziki, kiedy pierwszy raz grałem w Gothica, tak cholernie się cieszyłem, że Gorn będzie z nami tutaj podbijał całą fortecę, tak fajnie sobie to wymalowałem. Później się okazuje, że przechodzimy tutaj, jak napalony szef Gorn, będziemy wszystko rozpierdalali. Tak się cieszę i Gorn sobie idzie. Gorn sobie poszedł. Po prostu. Do domu. Albo na posterunek. O. Oh. Fuck. Nie zauważyłem go w tej ciemności. Jak murzyn, kurde. No widzicie, on też teraz... więcej kasuje z naszej strony. Ju. Ta, nie, ja też kasuję więcej. Ej, ała. A, ała. He? Dobra, ludzie, tutaj zakończę odcinek z moim rozczarowaniem i zobaczymy się w następnym, dokładnie w tym miejscu. W następnym odcinku zabierzemy się za całą fortecę i zabijemy kamiennego smoka. Może dostaniemy też nową zbroję. I teraz będziemy mieli... no, teraz będzie szybko się dochodziło do następnych smoków. Szybko będziemy mieli górniczą dolinę za sobą. Całkowicie już. Całkowicie. Chociaż w piątym rozdziale tutaj wrócimy jeszcze na mały pokaz. Na razie, jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty. No właśnie. Jeżeli macie coś do napisania na temat gry, to napiszcie teraz, bym mógł wziąć to pod uwagę w następnym odcinku. Bo niedługo to kończę grę. Cześć.